my, to kto? Bo jak nie my, to nikt tego lepiej nie zrobi tu. I daj więcej bitu, maestro. Buja się całe sąsiedztwo. Nie znamy granic i przez to potem czujemy się kiepsko. Nie nauczeni na błędach, tu dzisiaj się tworzy legenda. Witam serdecznie wszystkich w Lipnicy, która wita nas pięknym słoneczkiem. Tego słoneczka nam trzeba. Trzeba w codziennym życiu. Trzeba, żeby również dzisiaj to słoneczko nam podpowiedziało, uzmysłowiło, że kultura ludowa jest piękna, że kultura ludowa jest potrzebna. A na tej Lipce, Lipce zieloniutkiej, szynkarzkowie śpiewają. A na tej Lipce, Lipce zieloniutkiej, szynkarzkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, ale trzej braciszkowie, co się starali o jedną dziewczynę, który z nich ją dostanie. Co się starali o jedną dziewczynę, który z nich ją dostanie. Witam serdecznie. Jesteśmy w Lipnicy w gminie Rokitno. 17. Powiatowy Przegląd Twórczości Dorosłych. Cieszymy się, że ta impreza jest kontynuowana, bo w dobie kultury disco polo potrzebna jest impreza o charakterze, gdzie prezentowana jest piękna, cudowna kultura ludowa. Tradycje, obrzędy, zwyczaje Podlasia, regionu, okolic to skarb naszej kultury ludowej, naszego kraju. To przepiękna historia. Dzisiaj jesteśmy w Lipnicy i tutaj na tej imprezie są różne zespoły ludowe, śpiewacze. Prezentowana jest piosenka ludowa, biesiadna z całego powiatu bielskiego. Tych perełek ludowych w samej gminie Rokitno. Może tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Jest też trochę podlasianki. Oczywiście podlasianki, ale również koła gospodyń wiejskich, które wspaniale prosperują, organizują się, również tworzą zespoły. I to jest fajne, że w różnych miejscowościach naszej gminy powstają takie zespoły, a tworzą je dorośli. To jest bardzo ważne. Przypomnijmy, Olszyn, Cieleśnica przed momentem wystąpiła? Olszyn i Cieleśnica, Olszyn, zespół Olszyna z Olszyna ma już na koncie swoim różne wyjazdy, nie tylko po terenie gminy Rokitno, ale również poza gminę Rokitno i prezentuje się wspaniale. Przed chwileczką śpiewały panie z Cieleśnicy, to też jest fajna inicjatywa, zespół, który już debiutował i jest to zespół, który się rozwija, można tak powiedzieć, i cieszymy się z tego również ogromnie. Kurde, jesteśmy genetycznie stworzone do gadania. Rodzimy się i od razu łap, łap, łap. My wprost proporcjonalnie tak lubimy gadać, jak nasi panowie nie lubią, jak my gadamy. Więc wiecie, tylko dlatego, że gadam. No, dziwię się, ale żebym to tylko ja się dziwiła. Pół mojego stowarzyszenia, które siedzi tam pod ścianą, się dziwi. Wyobraźcie sobie, a jesteśmy na poweselnym, bo przewodniczący Rady Gminy żenił syna i urządził nam poweselne. Fajna impreza, na następną idźcie w dym. Piszcie się, naprawdę, super. No więc siedzimy tam, a Gosia mówi do mnie, że słuchaj, widziałam zaproszenia do Lipnicy i ty tam występujesz. Peszuk jako pierwszy, a ty na samym końcu. Co ty tam będziesz robić? Wiecie co? Jak ona mnie zna i ona się dziwi, to ja już za cholerę nie wiem, co ja tu robię. Wójt orzekł, że jest pani Hanką Ordonówną tutaj w Sklonownicy właśnie w gminie Rokitno.
Dziękuję. No mi tego nie przekazał, ale miło mi, powiem tak. Wolałabym bardziej chyba Hanką Bielicką, bo ale... Może ja coś pomyliłem. Ale powiem, kapeluszy mi jeszcze brakuje, ale popracuję nad tym. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby... No, ruszać językiem. Powiem tak, ja od samego małego kurczęcia, że tak powiem, zawsze lubiłam gadać. Zresztą jak miałam 5 lat, to powiedziałam mojej mamie, że kiedyś będę językiem na chleb zarabiać. I tak jest, rzeczywiście. Robię to zawodowo, a przy okazji, kiedy mogę, chętnie spotykam się ze znajomymi i lubimy się pośmiać, pożartować, poopowiadać sobie fajne historie. Rozumiem, że sceny się już pani nie boi. No raczej się nie boję, chociaż nie pracuję na scenie. Skąd czerpiemy pomysły na to, o czym opowiadamy? Najczęściej z życia, ale słuchajcie, czasami są to na przykład artykuły w gazecie. Ostatnio przeczytałam fantastyczny dowcip w Słowie Podlasia o tym, jak wynaleziono termometr dla mężczyzn, który przy temperaturze 37,7 automatycznie łączył się z ojomem. No i stąd właśnie pomysł na chorego mężczyznę. Dobra, mężczyźni, kobiety są wspaniałe. Absolutnie, kobiety dostają. Gdyby pan był 8 marca, kiedy mieliśmy monolog o kobietach, to wtedy by pan zobaczył, że to nie ma tak. A właśnie, wójt wskazał, prosił wspomnieć również 8 marca tutaj w gminie Rokitno, no zrobiła pani furorę. Dziękuję, ale to powiem, to debiutowałam 8 marca, ponieważ ja do tej pory nie występowałam nigdy tak, żeby przed szerszą publicznością. Jeżeli jesteśmy w swoim gronie, w swoim stowarzyszeniu w Klonie, owszem, natomiast nigdy na forum gminnym, także to był mój drugi występ. Tyle lat taki diament się marnował. Dziękuję bardzo, ale sam pan wie, że diament musi zamienić w brylant dopiero po oszlifowaniu. Jak oceniamy imprezę w Lipnicy? Bardzo fajnie. Dziwi mnie tylko, że tak mało jest ludzi tutaj z Lipnicy, dlatego że impreza jest bardzo fajna, bawimy się świetnie, piękne zespoły, przyjechały media, jest prasa, naprawdę jest super, super impreza i chcemy, żeby było jak najwięcej. Następnym razem zapraszamy do Klonownicy, na pewno będzie więcej ludzi. Ja myślę, że te 37 stopni joją tutaj trochę zadziałał. 37 stopni to rzeczywiście trochę nam przeszkadza w tym życiu, ale no my tutaj siedzimy w cieniu i sączymy cały czas wodę, ale słuchajcie, no jest taka fajna impreza, taka fajna atmosfera, że nawet to nam nie przeszkadza. W ogóle to słuchajcie, Ala jak zadzwoniła do mnie i powiedziała, że słuchaj, ty będziesz występować, to pomyślałam sobie, matko jedyna, jak ona na to wpadła? Zdaje się, do tej pory niepijąca była. Mieliśmy dylemat, którą wybrać na pierwszym miejscu, ale postanowiłyśmy wszystkie równorzędne nagrody przydzielić. Myślę, że na pewno Państwo staraliście się, bo każda była inna, każda miała inny smak, także gratulujemy i po prostu... No proszę Państwa, zespół chyba najstarszy, w pięknych strojach, ciepłe, tam tak gorąco, że nie wiem. No i musimy reprezentować tą kulturę jakąś taką, no bo jak nie my, to kto? Jak to Bartek śpiewał, prawda? No właśnie. I prosimy o brawa, o! Pani śliwek, narwali gruszek, a szumowego zawodał. Księdza, ani kościelnego, a ktoś nam obszar.
synka naszego. Oj, dana, da, oj, dana, da. Tatuś nam ochrzci synka naszego. Ochrzcim to sami